Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Dawno nie było, słuchajcie, ale teraz już powinny się pojawiać te odcinki systematycznie. I słuchajcie, ostatnio stworzyliśmy sobie właśnie jednego ze stworków, jednego z Dream Eatersów tak zwanego. W tej chwili musimy podążać za Neku, więc to zrobimy. On gdzieś jest w tym kierunku. I tu powinniśmy do niego dotrzeć. O proszę, kolejni Dream Eatersi, ci źli oczywiście. Ten tutaj nam pomaga troszeczkę, jakieś tam statystyki podnosi. Bardzo fajnie. Niedługo zrobię ich więcej, bo mogę mieć chyba trzech naraz. Ale spokojnie, do tego dojdziemy. Początek więc. I brought you Sora. We had a bargain. What's the matter, Neku? No way! Hey, that wasn't the deal. You said you wouldn't hurt him. Don't, Neku! They're too dangerous! What? Why am I so... No i zobaczcie, pytacie co się stało? Dlaczego gramy teraz jako Riku? Ano dlatego, że to jest właśnie ten element, który mi się nie podoba w tej grze. Mianowicie, o co chodzi? Mamy taki pasek Drop Gouge, tak chyba się on zwie. I gdy on zejdzie do zera po prostu, zasypiamy. Zasypiamy jako bohater i przenosimy się na drugiego. Drugi się budzi i gramy jako ten drugi. Najlepsze jest to, że podczas walki z bossem możemy nagle zasnąć, jak będziemy mieli mało paska. I przełączymy się, słuchajcie, na drugą postać i wtedy z tym bossem musimy jeszcze raz walczyć od nowa. No niestety, tak to tu działa, tak to tu zrobili. Wiem, że chcieli jakoś po prostu zrobić tutaj przemieszczanie się pomiędzy tymi postaciami, ale chyba można było inny sposób wybrać, a nie taki. No niestety nic z tym się nie zrobi i słuchajcie, tak trzeba już z tym żyć. Na dodatek, gra, słuchajcie, każe nam przechodzić daną lokację dwa razy tak naprawdę, na dobrą sprawę, ponieważ musimy najpierw przejść Sorą, później Riku, albo na odwrót, zależy właśnie kim gramy. Więc wiadomo, trochę się zmienia. Trochę się zmienia, jeśli chodzi o bohaterów w tych danych lokacjach, ale lokacje się nie zmieniają i to wszystko tak jakbyśmy musieli podwójną kampanię przechodzić. Co jest na dobrą sprawę wydłużeniem o dwa razy tej gry. I nie na darmo właśnie mówią, że jest chyba jedną z dłuższych Kingdom Heartsów, jakie wyszły. Ale to też pewnie za sprawką właśnie tego. Am I in Traverse Town? My clothes have changed. Sora! Where are you? I remember we fell overboard after Ursula attacked. And then I think we opened a keyhole. So, this must be one of the sleeping worlds. My keyblade. It just sort of popped into my hand when I needed it most. Right. It started. Wow. Where's your portal? Huh? It takes something special to jump between grounds without one. Who are you? My name is Joshua. What do you mean, portal? Are we just skipping past the part where you tell me your name? Riku. Hello there, Riku. Portals are like gateways that link up our worlds. Apparently, the world you and I are standing in right now, well, there are two copies of it. It's been sort of split in half. Portals are what let folks like us cross between them. There can be two of a world? The world is as many things as people need it to be. The concept that we all live in the same world, that's just in our heads. Surely we knew. I'll tell you what, Riku. I've got a little errand for you. Sorry. I don't trust you. Aw, at least hear me out. I'm looking for a girl named Ryan. She's the key to the portal. And on the other side
Who knows who we'll find? Maybe even your friend, Sora. You know Sora? Now I have your attention. But unfortunately, I don't know where he is. If he's not in this version of the world, I can only assume he has to be in the other one. Simple logic. Okay. You want to find Rhyme? You got it. Let's go. Spotkaliśmy Joshua, który właśnie opowiedział o tych portalach między światami. I właśnie Sora znajduje się w jednym z tych światów, dlatego nie spotkamy go tutaj, ale te światy będą przez siebie tak jakby przenikać, więc będzie można zobaczyć go przez chwileczkę. A tym do tego dojdziemy też na pewno. Słuchajcie, Link Portal. I zaczynamy. Go after Joshua. I tutaj musimy oczywiście podążać za Joshuą. W przypadku Sory jest to oczywiście Neku. I tak wygląda to. Musimy podążać, żeby znaleźć niejaką Rhyme, która jest kluczem do tych portali. Po prostu do przemieszczania się między światami. Najpierw oczywiście troszeczkę tutaj postukamy. Postukamy przeciwników. Spróbujemy stworzyć też jakiegoś stworka dla Riku, bo on teraz nie posiada żadnego. Możemy oczywiście dać tego samego, co ma Sora, ale można stworzyć też nowego i zaraz to zrobię. Czysto? Chyba tak. Więc spróbujmy to zrobić. Aha, jeszcze nie mogę, przepraszam. Riku jeszcze nie ma tej opcji. Tak więc, moi drodzy, idziemy tutaj, gdzie nam pokazują. Chociaż można jeszcze się rozejrzeć, czy czegoś tu nie ma. Na pewno jest dużo poukrywanych rzeczy. O, przykładowo, skrzyneczka jest w tym miejscu. Okej, okay, confetti candy. Teraz tak. O, tutaj mamy te psiaki z tej bajki. Nie pamiętam już, jak się nazywała ta bajka, ale... No, dosyć stara, naprawdę stara bajka. No i dobrze. Tak więc tych mamy załatwionych. Teraz tak, przed nami są drzwi, do których podążymy. I tutaj musimy każdą postacią, słuchajcie, od nowa odblokowywać kolejne rejony tych światów. You think I'm a dreamer? Every human being is a dreamer. I had a friend once who said he never dreamed of anything, but it turned out that his were the most powerful dreams of all. You sort of remind me of him. Why don't we give your dreams shape? In this world, they take form as dream eaters, which can become great allies. Komory Battle Type. I dostaliśmy, słuchajcie, przepis na stworzenie właśnie stworka, takiego małego nietoperza. I zaraz go zrobię. Tak więc, Spirits. A no właśnie, słuchajcie, okazało się, że kamerę można wyłączyć i jest tutaj jakieś podłoże po prostu inne zrobione. Create Spirits, weźmy to. I rzeczywiście jest nowy przepis, słuchajcie. Zobaczmy, co potrzebujemy. Troubling Figment i Rampant Figment. Możemy jeszcze jakąś komendę dodać, żeby podnieść jakąś statystykę. Zobaczmy, ile mam przedmiotów. Dobra, mogę podnieść mu rangę do D oraz level 4. Komendę mu damy tutaj tak. HP plus 5 lub Defense plus 1. Weźmiemy Defense. I stwórzmy go. Stwórzmy tego malucha, który będzie nam tutaj towarzyszył. Na razie przynajmniej. Później będziemy o wiele mieli większe i mocniejsze stwory. Ale na razie musimy się zadowolić takim, jaki tu jest. Jeszcze spróbuję zobaczyć, czy mam coś do odblokowania właśnie przy tym stworku. A także założę mu jeszcze drugiego stworka, którego ma Sora. Bo to akurat nie przeszkadza.
tricked by that rogue in the black coat. What? Black coat? That's... I'm telling you, you've made a friend of our enemy. Just kidding, right? Your inverse psychiatry ain't gonna work. Let's go, Dream Eaters! What? Linking with Spirits. No tutaj jest właśnie tutorial dotyczący łączenia się ze stworkami. Nie będę tutaj wam pokazywał go, tego tutoriala oczywiście, ale łączenie ze stworkami pokażę, jak mi się naładuje pasek. Być może teraz będę mógł to zrobić, zaraz zobaczę. Jeśli będzie taka możliwość, no to wam pokażę. I tak, bardzo dużo razy będę z tego korzystał, bo naprawdę super te formy wyglądają. To troszeczkę podobne do form właśnie tych z dwójek. Formy Keyblade'a. Tam była chyba Valor Form, Master Form, różnego rodzaju właśnie tryby. Tutaj to jest zastąpione właśnie tymi stworkami, łączenie się ze stworkami, ale podobna zasada działania jak właśnie z tymi formami. Coś, co jest po prostu jakimś Ultimate Weapon atakiem i tyle. Dobra, pokonaliśmy tutaj stwory właśnie Bita, który właśnie szuka Rhyme, bo to była jego partnerka. Oczywiście w tej grze. Playing the tough guy 24/7? I'd be worn out too. I just want to protect the one person who matters. I know the feeling. Why am I suddenly so sleepy? Okej, okay, no i zobaczcie, Riku znowu zasnął, będziemy musieli się przenieść na Sorę i tak w kółko. Oczywiście będę później to spróbował wydłużyć, żebyśmy nie co 5 minut się zmieniali, bo to nie ma sensu. Ale teraz tak, Memento, Flashback, Kill... O cholera, wyłączyło się, ale to nic, będę mógł to pokazać. Troszeczkę dostałem tutaj raportów odnośnie historii. Historii Keyblade War... Tu jest dużo zawarte. Właśnie wspominki o Kingdom Hearts 2, 1. Więc po przeczytaniu tego można trochę sobie przybliżyć tą historię. Natomiast ja bym chciał jeszcze pokazać właśnie, zanim zaczniemy. I guess I should just take a look around. Dobrze, moi drodzy. No tutaj jest właśnie wspominane, teraz wspomniane o tym drop gouge, czyli tym pasku drop. Wskaźniku. On teraz od tej pory będzie tutaj cały czas nam towarzyszył i jest przy życiu naszego bohatera. Widzicie, tam na dole pisze drop 1-0. Jeśli to spadnie do zera, no to wtedy przeniesiemy się na inną postać. Ja bym chciał jeszcze tutaj zobaczyć, pokazać wam tą Keyblade War. Zaraz zobaczymy, w czym to było. To chyba to. Chociaż czekajcie. Powinno być... Game Records. Dobrze mówię. Link Portals. Nie, tutaj na pewno nie. Ale powinienem to odtworzyć, bo to była po prostu historia opowiedziana i szkoda było teraz. No to dostałem. Serio? Nie mogę już tego otworzyć? Dziwne. Chyba, że to gdzieś indziej jest. Czekajcie. O, Mementos, przepraszam, to jest tutaj. Mementos, flashback. Keyblade War. No to są po prostu historie tego, szkoda omijać, więc będę starał się to włączać, bo Jen Sid tu będzie opowiadał. Kingdom Hearts was protected by its counterpart, the Keyblade, so that none could ever lay hands on its mysteries. But in time, the world was overrun by legions who wanted the light all for themselves, and the first shadows were cast upon the land. These warriors crafted Keyblades in the image of the original Keyblade,
and waged a great war over Kingdom Hearts. We call this the Keyblade War. But though the war extinguished all light from the world, the darkness could not reach the brightness inside every child's heart. With that light, the world was remade as we know it today, with countless smaller worlds shining like stars in the sky. As for the real Keyblade, it did not survive the battle. The two elements that created it, one of darkness and one of light, shattered into 20 pieces, 7 of light, 13 of darkness. And as for the source of all light, the one true Kingdom Hearts, it was swallowed by the darkness, never to be seen again. As long as it remains there, even the brightest world will have its dark corners. After all, light begets darkness, and darkness is drawn to light. For this reason, some decided to use the Keyblade, a weapon designed to conquer the light, to defend the light instead. These were the first heroes of the Keyblade. No i moi drodzy, widzicie tutaj tą opowieść. Właśnie o początkach Keyblade'a, jeszcze ono troszeczkę inaczej się nazywało. Ten jeden największy Keyblade, najpotężniejsza broń. I właśnie ona ochraniała Kingdom Hearts, te całe serce. Natomiast Keyblade War, pierwszy Keyblade War właśnie, który wybuchł ileś tam lat, ileś setek lat temu, to właśnie było spowodowane tym, że chciano zagarnąć moc Kingdom Hearts. I właśnie Keyblade, ten kurczę, nie wiem jak to nazywać, bo on takie, może ja nazwę to X-Blade, po prostu chroniło te serce. Niestety, ale przegrało bitwę i zostało rozdzielone na 20 części. 7 dobrych, 7 światłości oraz 13 mrocznych części. Nie wiem, czy to jest przypadek, ale chyba nie jest przypadkiem, że 13 akurat części. I właśnie te 7 części, słuchajcie, my musimy tutaj w tych światach odnaleźć. To jest naszym takim jakby celem, z tego co pamiętam. Natomiast, kurczę, mam tutaj teraz, miałem coś powiedzieć i zapomniałem całkiem. Cholera, no wyszło mi to z głowy całkowicie. Też jest właśnie wspominane o tym, że tych powstało po prostu, są dwie grupki Keyblade Masterów, dobrzy i źli, no to wiadomo. Ci dobrzy chcą chronić te 7 części, natomiast ci źli, no to wiecie, to jest przykładowo ta organizacja 13, która chce zagarnąć Kingdom Hearts dla siebie i właśnie dąży do tego. Sami widzieliście, że nie tylko my potrafimy dzierżyć Keyblade'a, jest o wiele więcej osób, które to potrafią. I nie jesteśmy pierwszym Keyblade Masterem, na razie oczywiście nie jesteśmy, Jensyt nas za takiego nie uważa, musimy przejść ten test. Tak jak mówiłem, no Sora już powinien być tym Keyblade Masterem dawno, natomiast Riku, wiadomo, on był opętany przez tą całą złą magię. I rzeczywiście, on chce tam się poddać temu testowi, żeby sprawdzić, czy naprawdę jest godzien noszenia tego Keyblade'a, czy znowu mroczna siła nie zagarnie jego serca. Dobra, tu jest jeszcze jeden, no właśnie, mówię, coś ta muzyka się tutaj nie kończy, a jeszcze jeden nam się schował. Jest jeszcze jeden, proszę. W skrócie to tak wygląda, no też tam wszystkiego nie przetłumaczyłem, ale to musicie już, fani na pewno będą chcieli, to będą wiedzieć o co chodzi. Jest naprawdę dużo do tłumaczenia w tej grze. Jeszcze jeden jest, cholera. Muszę go zająć. Bo inaczej nie wejdę do menu, a chcę teraz sobie tutaj stworka jednego jeszcze dokoptować do drużynki. Okej. W tej chwili będę mógł chyba dodać, słuchajcie, tego nietoperza także tu do drużyny. Change party. No i gdzie on teraz jest, czekajcie. O, jest, dobra. Damy go tutaj. I zobaczymy jeszcze Link, jakie tam umiejętności możemy odblokować, Ability Link. W tej chwili tak, ten ma ile? 50 punktów, więc mogę tutaj dodać
komendę Cure, czyli leczenie. Super. Natomiast drugi ma tylko 5 punktów, więc nic nie starczy. Oczywiście oni te punkty zdobywają podczas walki. Czym więcej walk, tym więcej punktów, wiadomo. Dobra. I teraz tak, moi drodzy. Skarb stamtąd wziąłem. My musimy się udać w to miejsce. O, właśnie. Pamiętajcie, że spiryty, które są tutaj, one często podpowiadają, jeśli czegoś nie możecie znaleźć, często pojawia się nad nimi znak zapytania w danym miejscu. Pamiętajcie, że jeśli w tym miejscu się pojawił znak zapytania, to wiedzcie, że coś musi się znajdować tam i warto to sprawdzić. Jest tutaj dużo takich elementów, gdzie można się zgubić po prostu, jeśli ktoś pierwszy raz gra. I na pewno taka pomoc ze strony stworków tutaj będzie przydatna. Więc często trzeba na to zwracać uwagę. One zazwyczaj wydają taki dźwięk. I już wiemy, że coś się dzieje. Coś w danym miejscu jest chyba ukryte. Ale mnie tutaj ładnie skosił. Muszę zaraz sprawdzić, czy nie mam właśnie cure już. Znaczy, cure już odblokowałem, więc powinno być. Przynajmniej tak na drugim save'ie mam ustawione. Dobra, wejdziemy do tego pudła. Niech będzie, raz wam pokażę. Natrafię na niego? Powinienem. Dobra, trafiony chyba był. Nie wiem, czy to był mój, czy przeciwnik, ale okej. Zajmijmy się tym. Jeszcze tu jest jeden. I na razie, moi drodzy, tutaj nie będziemy szli, bo odblokowaliśmy właśnie te wrota. Gdzieś tu w rogu. Aha, dobra, sorki. Tu jest odblokowane. Dobrze mówię, tędy? Tak, dobrze, wróciłem z powrotem. Wróciliśmy z powrotem. Zajmiemy się jeszcze tutaj przeciwnikami. Zaraz wejdziemy tutaj do tej skrzyneczki. Ja chyba pozbierałem już tutaj, tak mi się zdaje, większość na razie tych dostępnych, które mogę zebrać, skrzynek. Poza nagraniami też sobie tutaj chodzę, więc spokojnie. Jeśli coś ominąłem tutaj w nagraniu, jakąś skrzyneczkę, to na pewno ją zdobyłem poza nagraniem. Nie zawsze, ale większość czasu tutaj sobie chodzę tak z luzem i troszeczkę tam level można podbić zawsze. Wszyscy chyba tak, wszyscy. Wiem, że jedna skrzynka była na pewno na górze. Tutaj jedna była chyba, ale jest otwarta, dokładnie. Tu mamy mogla, możemy sobie coś kupić w sumie. Quick Blitz, Lightning Dash, Blizzard Thunder. Wiecie, no możemy wyposażyć naszą postać w same warianty magiczne i wtedy będziemy spamować jednym i tym samym atakiem, ale i tak za bardzo... To mi się nie podoba. Wolałbym właśnie jakieś ataki takie rozwinięte. Czekajcie. Ja tylko sprawdzę. Jest cure, rzeczywiście. Nowość. Czyli dobrze, odblokowało nam się cure. Możemy to sobie wsadzić tutaj zamiast potionków też. Na razie nie będę tego robił. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej w praniu. Na razie sobie zapiszemy. I dobrze, moi drodzy, skończymy w tym miejscu. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć!